obecnie w Lidlu trwa tydzień francuski, więc my dzisiaj nie inaczej jak po francusku. Mamy eksperta dzisiaj w naszej kuchni, Daria Kuten. Bonjour, Daria. Bonjour. Bonjour, Paweł. Dobrze wypowiadam? Kompletnie nie znam języka francuskiego. Bardzo lubię język francuski, ale kompletnie nie rozumiem. Także nieważne, ale bonjour, jak coś tam. Bonjour, każdego bonjour. Brzmi, z każdych ust brzmi naprawdę przepięknie. Bonjour, Pawle. Bonjour. Słuchajcie, Daria nie przez przypadek jest tutaj z nami. Daria jest właścicielką francuskiej piekarni. My dzisiaj właśnie będziemy robić croissant. Bardzo ładnie. Tradycyjne. Padło. Tradycyjne croissant. Oczywiście na maśle, tak? Bo kuchnia francuska, z tego co ja się orientuję, kuchnia francuska bez masła nie istnieje. Nie tak? Istnieje. Zgodzisz się ze mną? Zgodzę się z tobą i moja teściowa ukochana powtarza od zawsze, że masło musi być w każdej, prawie że niemalże w każdej potrawie. Czyli ty opowiadaj, jak to się zaczęło. Dobrze. I przygotuj drożdże, a później przygotujesz masło, a ja już działam z ciastem i będziemy w międzyczasie robić nasze okay. croissanty i będziemy wam opowiadać. Drożdże Daria połączy z cukrem, będzie mieszała, upłynni je, a ja przygotowuję ciepłe mleko, mąkę, żółtka, sól i będziemy to wszystko mieszać i robimy bazę do ciasta półfrancuskiego. Tak, koniecznie tak? Półfrancuskie, tak. Nie francuskie, bo to jest zupełnie inny rodzaj ciasta. Robimy ciasto półfrancuskie, a myślę, że wiecie, czym się różni ciasto półfrancuskie od francuskiego. Po prostu w półfrancuskim są drożdże, jest fajne, pulchne. Ja osobiście jestem fanem półfrancuskiego, nie francuskiego. Każdy ma swój. Aczkolwiek napoleonka nasza całkiem jest niezła. Tak? Ja wszystko lubię. To dobra, słuchaj, Paweł, co mam robić? Opowiadaj i uczcij drożdże. Dobrze. No więc miałam okazję często być we Francji i tam za każdym razem będąc właśnie w kraju mojego męża, w ojczystym kraju mojego męża, zaglądałam zawsze do piekarni, ale któż tego nie robi, prawda? Chyba każdy. Ale nie wiem, czy wiesz, bardzo dużo Francuzów woli jednak w tej chwili już nie chrupiące bagietki, tylko jasne. Na przykład moi teściowie, zawsze stało? Jest, słuchajcie, popsuli z nimi się. Walka o to, jakie bagietki kupić po prostu każdego dnia. Jakiś czas temu robiliśmy ankietę, jakie śniadanie chcecie zobaczyć i właśnie wybraliście śniadanie francuskie i dlatego Daria jest z nami, bo to jest specjalistka od śniadań francuskich, tak? Bardzo mi miło. Uwielbiam śniadania francuskie, takie też jadam, więc chętnie o nich poopowiadam. Chwilę pohałasuję, bo ja muszę wymieszać ciasto. Ty w tym czasie teraz nic nie mów, tylko otwórz masło, wrzuć tutaj dwie łyżki mąki i wymieszasz ładnie to masło, a my robimy ciasto. Dobra. Myślę, że mamy. Już mamy? Daria. Pokaż to ciasto. Bazę na ciasto mamy zrobioną. O, chyba masełko dobrze. zaraz, o, zobacz. Jest takie ładne, sprężyste. Okej, dotknę. O, świetnie. Tak? Tak. Tak? Trochę się znam? Znam się trochę? Trochę się znasz. Dobrze, zagnieciemy to ciasto. Dobrze. Wstawimy, włożę je do miseczki, niech ono sobie rośnie i przygotujemy taki plaster masła. Później będziemy moje masło jest okej? Okay? Spójrz tak, tylko. Super, ładnie wygładzone. Ciacho do miseczki. I co? I musi podwoić swoją objętość co najmniej, nie? Tak. Niech sobie idzie, odpoczywa. Trochę czasu to zajmie, prawda? No trochę czasu to zajmie, my sobie pogadamy, masło sobie ładnie... Masło sobie ładnie też ściągnie. Dobra, Daria bardzo ładnie wyrobiła masło. Zobaczcie, masło już od rana nie było w lodówce. Muszę wam powiedzieć, że tego ciasta z tej receptury wychodzi naprawdę dużo. Ja robię ciasto zawsze w takich proporcjach i takiej ilości, bo dzisiaj użyjemy tylko połowę, a drugą połowę sobie zamrożę. I jak mam ochotę na croissanty albo jakieś ciastka na półfrancuskim czy drożdżówki, wtedy wyciągam sobie ciasto, tak. Rozmrażam, rozwałkowuję i gotowe. I jeszcze mam taki patent na to, między dwoma papierami i robię taki naprawdę kwadrat. Już teraz między papierem mogę sobie ładnie ścisnąć. Tak? O. Potrzymaj. I formujemy taki kwadrat grubości, myślę, czy prostokąt grubości
około centymetra. Później to się nam będzie zdecydowanie lepiej wałkowało, nie? Składamy do lodówki, nie na długo. Jeżeli przesadzimy z czasem w lodówce, to później będziemy znowu musieli troszeczkę wyciągnąć na blat, żeby ono doszło do tego. Ale do lodówki teraz idzie. Daria, ciasto rośnie, masło się chłodzi, tak? My mamy czas na to, żeby sobie poopowiadać, bo jak to jest u was? W waszym polsko-francuskim domu, czy śniadanie jest typowo francuskie, czy jednak mieszane albo bardzo polskie? No różnie to bywa, ponieważ w tygodniu na szybko jemy... Nie, co drugi dzień nie. Natomiast każdego dnia jemy bagietkę, naszą bagietkę z konfiturą, albo z czekoladami, albo z masłem. Czyli bardziej na słodko. Bardziej na słodko, tak, bardziej na słodko. Czyli jednak tak. Mąż bardziej te wpływy ma w domu, tak? Że jednak... Tak, no to jednak smakuje. Ta nasza bagietka jest na drugi dzień bardzo dobrą bagietką i to naprawdę świetnie smakuje. Natomiast weekendowo troszkę bardziej szalejemy, tak? Troszkę mieszamy, ale mieszamy z jajkami. No i to na tyle. Natomiast ja polecam na drugi dzień, jeżeli komuś zostaną croissanty, fajnie jest je zapiec, ale w całości, z szynką, serem, z beszamelem, albo właśnie z jakimś na słodko, też także z jakimś kremem. Fajnie jest je wykorzystać rzeczywiście na drugi dzień. To co, Daria? To dalej. Zobacz. Robimy. Wyrosło? Oj, wyrosło. Pokaż, natnę tak delikatnie, do połowy myślę ciacho, na cztery, tak żeby zrobić taką kopertę. Mhm. Widzisz? Teraz tutaj na środeczek, co mamy dać? Tu masło. Za dużo przycięłem. Chodzi o to, żebyśmy uformowali w miarę taki kwadrat. I teraz to masełko wędruje tu, po przekątnej. Tak? Tak, tak. Wetrzemy ale ładnie. Wygląda pięknie. Ściągamy. Tak, zakładamy. Robiąc taką kopertę. I zaraz moja rola się kończy, wiesz? Ja teraz biorę w ręce wałek i wałkuję. Dobrze. I teraz też tak jak mówiłem, staramy się, żeby jak najmniej podsypywać mąki, tak? I bardzo ciebie proszę, zrobić tu instruktaż. Okay. Rozwałkuj to na prostokąt, na jedną i na drugą stronę. I złóż na trzy. Tak. Okej. Okay. Okay? I wrzucimy to do lodówki i znowu będziemy mieli przerwę. Teraz będzie kawa czy herbata? Teraz będzie kawa. Nadal będzie kawa. Nadal będzie kawa. Dobra. Wałkuję. Daria wałkuje ciasto półfrancuskie, a ja zapraszam was do obejrzenia playlisty z przepisami francuskimi. Jest naprawdę dość duża. Gdzie mamy playlistę, Daria? Tu. Zapraszamy was. Obejrzyjcie playlistę, a my tu cały czas działamy. O. Tak. Ja myślę, Daria, że w tym momencie właśnie możesz złożyć. Dobrze. Robię to ręcznie? Tak. Wałek sobie wyczyścimy. Oj, coś tutaj się... No masło. Tak? O, tak, super. Mhm. I z drugiej strony nałóż. O. Dobrze. Ale mięciutkie, ale maślane. Dobrze, pięknie. Rzekłbym wzorowo. Tak, ściskamy w formie... Cały czas bazujemy na prostokącie już na teraz, prostokącie, nie? Na prostokącie, tak. I ładnie składamy. I raz już mamy złożone to ciasto. Ile razy musimy zrobić? Trzy razy musimy zrobić, teraz do lodówki przewałkujemy jeszcze raz i później znowu i będziemy mieli gotowe ciasto. Pozwól, proszę bardzo. Wstawię do lodówki. Jakie smaki? Jak słyszysz kuchnia francuska, co pierwsze? Bagietka. Pierwsze to bagietka i croissant. Ja powiedziałem kuchnia, a nie piekarnia. Ja wiem, ale bagietka. Bagietka jest zawsze obecna przy każdym daniu francuskim. Także bagietka jest symbolem Francji, a zaraz po niej właśnie croissant. No i potem już wieża Eiffla. Czyli zaraz po bagietce wieża Eiffla. No zaraz po bagietce wieża Eiffla. A wiesz, co ja pod wieżą Eiffla lubię? Kasztany. Nie, naleśniki z nutellą i z bananem. Naprawdę to lubię. Ale my tu tak cały czas się obracamy słodkie, ale oni przecież mają też naprawdę bardzo dobre dania. Na przykład sałatka nicejska, którą robiła nasza Kinga. I naprawdę musicie zobaczyć tą sałatkę. Bardzo, bardzo fajna i
polecam sałatkę i Kingi, i polecam sałatkę nicejską we Francji. Też bardzo lubię. W Nicei szczególnie. W Nicei szczególnie. Koniecznie z anchois. Nie byłem, ale mam nadzieję, że jeszcze zabłądzę. Sprawdzamy nasze ciasto, bo gadamy, a może się już coś tam nam zrobiło, co? Słuchajcie, przyspieszyliśmy troszkę, żeby nasz odcinek nie trwał nie wiadomo jak długo. Nie pokazywaliśmy drugiego wałkowania. Teraz już ciasto mamy finalne. Ja rozwałkowuję ciasto. Daria, jaka grubość ciasta? Myślę, że rozwałkowałabym to ciasto na jakieś 4-5 mm. Tak, to robisz dokładnie tak samo jak ja. Okay. Wolę, żeby tych zwoi w croissancie było więcej niż grubsze ciasto, nie? Także tutaj się troszkę jeszcze pogimnastykuję. Robimy na pół? Tak. Czy takie długie, wąskie? Nie, robimy na pół, nie? Nie na pół, wtedy tak, będą takie troszkę bardziej szere. Trochę naciągniemy ciasto, tak. Nie? Dobra. Daria, a powiedz mi, tutaj sobie będziemy zwijać. Powiedz mi, bo jest odwieczny spór. Ty jesteś w tej grupie, że croissant są francuskie czy austriackie? No więc niestety tutaj muszę przyznać rację Austriakom. Pierwsze croissant były przygotowane przez Austriaków, kiedy to wojska tureckie zaatakowały właśnie Austrię. No i stąd powstał właśnie croissant ogólnie, tak? Natomiast Maria Antoinette, przyjeżdżając do Francji, przywiozła właśnie takiego croissant. No i tam powstała historia, jak to Francuzi właśnie sobie wymyślili croissant. Tak. One sobie tu będą rosły. Piekarnik mamy już wstawiony? Nie, no bo one jeszcze z pół godzinki będą sobie tutaj dochodziły, tak, że sobie spokojnie się zdąży zrobić. Jak myślisz? Urosły? Oj. Już pół godziny są. Ładnie urosły. Proszę bardzo. Piękne. Daria. Magnifik. Nie wiem, czym wy smarujecie swoje croissant, ale ja taką robię mieszaninę z jajka i z mleka. Okej. I tutaj to dawaj, mleko, wymieszamy jajko i mleko i właśnie tym smaruję. Tak. Tak naprawdę ładnie całe pędzelkiem. Wtedy mają ładny blask. Tak. Błysk. Piekarnik mamy ustawiony 195 stopni, czas pieczenia 12-13 minutek. Daria tutaj pięknie smaruje nasze croissant. Tak, dobrze mówię? Dobrze mówisz, tak. Czegoś się nauczę. A wy musicie pamiętać, że w Lidlu trwa właśnie tydzień francuski i jest naprawdę bardzo szeroki asortyment produktów inspirowanych kuchnią francuską. Także musicie tam zajrzeć i zobaczyć. Jest naprawdę co kupić. Zobaczcie nasze rogaliki pięknie posmarowane. 195 stopni, 12-13 minut wędrują do piekarnika. Ale pachną. No, pachną. Słuchaj, nie wiem, jak tobie się będą podobały, ale mi się podobają. O, piękne. Ładne? Są. Bardzo. Zobacz, jak ładnie pachną. Będą chrupiące. Masło jednak daje swoje. Ale będą chrupiące. Mhm. To co? Takie ciepłe, czy czekamy? Myślę, że moment można poczekać, prawda? Bo one potem się zbytnio kruszą. Tak, ale to jest fajne, że one się tak bardzo, bardzo kruszą. Za chwileczkę, słuchajcie, za chwilę Daria w końcu zdradzi tą tajemnicę, o której mówiłem na początku. Daria pokaże, zrobi nam swojego croissanta. Swojego ulubionego croissanta. Tak. Croissant, czyli się nie odmienia. Swojego ulubionego, tak jak tu mówi Daria, zrobi i zobaczymy, co to jest. Dobra, Daria, to teraz ja się nie odzywam. Ty działasz. Mów, co potrzebujesz, ja będę ci wszystko podawał. Ja potrzebuję listek mięty. Listek jeden czy dwa? Możesz dać kilka tych listów. Dobra, dam ci kilka. Przekroję, widzisz. Mamy tutaj przeciętego croissant. Teraz biorę truskawkę. Kroję ją na takie plastry. Wkładamy truskawki. Już bez masła, prawda? Bo jest tyle masła, że to naprawdę nie bardziej, potrzeba. Bardziej, że ciepło, to by się roztopiło. W zależności od tego, kto ile lubi truskawek, ja ich lubię dość sporo. Następnie troszkę miodu. Prosty przepis, prosty, bo tak. No i słuchajcie, mięta. Mięta tutaj robi swoje, bo ona naprawdę bardzo dodaje smaku i powoduje, że ten croissant ciepły, słodki jest świeżutki. Et voilà, bon appétit. Słuchajcie, ja myślę, że nic więcej nie trzeba jak taki croissant.
na śniadanko. Ja zaraz się do niego tutaj dobiorę. My już mamy swoich faworytów, ale ciekawy jestem, czy wy macie swojego faworyta. Czy wolicie śniadanie na słodko, czy na wytrawnie? Daria, ty? Jak? Na słodko, zdecydowanie na słodko. Ja zdecydowanie na słodko, ale bardzo jestem ciekawy waszych odpowiedzi. Na słodko czy na wytrawnie? Bardzo proszę, zróbcie ten przepis, nie bójcie się, najwyżej wyjdzie coś zupełnie innego, ale też pyszne będzie. Także nie przejmujcie się, na pewno będzie dobrze. Ja zachęcam, zróbcie takie pyszne croissant. A, jeszcze jedno. Po więcej przepisów na proste desery i te bardziej skomplikowane zapraszamy na kanał Kuchni Lidla. Oglądajcie nas, subskrybujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek, to będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami na Kuchni Lidla. Bon appétit! Do zobaczenia! Cześć. Bon appétit!